Wszystkie służby mundurowe na czele z kompanią honorową 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z jej dowódcą, podporucznikiem Markiem Karpiukiem. Witam przedstawicieli jednostek Straży Pożarnej ze Szczuczyna, Niedźwiadnej, Bęczkowa, Bzur, Danowa i Niedźkowa. Witam członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Szczuczynie. Serdecznie i gorąco witam najmłodszych uczestników, zuchów i harcerzy działających przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie. Serdecznie witam pana podpułkownika Artura Piwowarskiego, rodaka naszej ziemi szczuczyńskiej z jednostki w Warszawie. Witam pana kapitana Macieja Sulewskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Witam serdecznie zastępcę przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysława Bagińskiego. Niepodległościowy apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szczuczyna,
żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem założyciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Do bohateru! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Musińskiego. Stańcie do apelu. Oddziały. W umysłach ludzi rodziły się pytania, co to jest wojna? Dlaczego? Dlaczego Hitler chce nas mordować? Co z nami będzie i gdzie się skryć? Na ulicach miast były syreny alarmowe. Bardzo często wojsko
Żołnierzom udawało się pochwycić różnego rodzaju zdrajców, szpiców. Jak Państwo widzicie, pododdział odprowadza jednego ze zdrajców. Zostały znalezione u niego wywrotowe materiały. Zostanie aresztowany. Uwaga na pełną mobilizację. Jest ranna osoba. Pojawiają się żołnierze na posterunkach. Proszę Państwa, na niebie krąży złowieszczy samolot faszystowskich Niemiec. Żołnierze udzielają pomocy. Samolot ulegnie rozbiciu. Grupa żołnierzy wyrusza po to, aby ewentualnie pochwycić pilotów z rozbitego samolotu.